Rozdział dwunasty Gdy zapadł zmrok, porucznik Tomasz Rajski postanowił rozpocząć działanie na własną rękę. Po rozstaniu z kapitanem Bodo, spożyciu obiadu i wędrówce po krakowskich kawiarniach, obliczonej w skrytości ducha na jakieś bliżej nieokreślone niespodzianki, porucznik rajski skierował się na ulicę Włościańską. Szybkim krokiem zbliżył się do kamienicy pod numerem siedemdziesiątym Energicznie skręcił w bramę, potem na prawo w klatkę schodową, błyskawicznie otworzył drzwi do piwnicy, wszedł za nie i przymknął pozostawiając wąską szparę. Dosłownie w sekundę potem usłyszał skradające się w bramie kroki. Ktoś równie ostrożnie wszedł do klatki schodowej, przystanął, jakby nasłuchiwał, trzasnęła zapałka, jeszcze chwila i kroki wycofały się. To wejście do piwnicy. Od chwili, gdy je zobaczył po raz pierwszy, nie dawało mu spokoju, ale dopiero dzisiaj postanowił użyć kryjówki jako punktu obserwacyjnego. Udało się. Dostał się tu niepostrzeżenie i był przekonany, że wyprowadził w pole całą trójkę wywiadowców, którzy gdzieś w pobliżu strzegli dostępu do mieszkania pod czwartym. Siedział na betonowym stopniu piwnicznych schodów, z podkurczonymi kolanami. Przyciśnięty do ściany i medytował na tym, jak się zachowa w przypadku, gdy któryś z lokatorów niespodziewanie go tu odkryje. Zdecydował się odegrać w razie czego komedię zbłąkanego i lekko podpitego człowieka, który wlazł do piwnicy. Ostatecznie bąknie coś, przeprosi i wycofa się. Trudno, taką ewentualność również musiał brać pod uwagę. Lecz na razie w całej kamienicy panował spokój. Światło z klatki schodowej wpadało wąską, żółtawą smugą przez szparę w drzwiach, za którymi siedział. Po dwóch godzinach zaczynało dokuczać mu zimno. Odczuwał również nieprzepartą ochotę na papierosa, ale się przed tym powstrzymał. Po następnej godzinie czuwania, gdy nadal nic się nie działo, a do kamienicy weszła tylko jakaś starsza kobieta i poczłapała gdzieś wysoko, na dobre zaczynał mieć dość tej eskapady. Myślą właśnie o kapitanie, który mu niewątpliwie nie przepuści bez bólu tej wycieczki, gdy w bramie odezwały się drobne, ale zdecydowane kroki. Skupił się w sobie i przywarł oczami do szpary w drzwiach. Przez moment zobaczył wchodzącą do klatki schodowej postać kobiety w brązowym futrze, ale zaraz stracił ją z oczu. Posłyszał, jak wspina się po schodach, przystaje i zaczyna manipulować przy zamku. Wówczas ostrożnie, lekko drżąc spod ekscytowania, wychylił z piwnicy połowę twarzy i spojrzał w górę. Kobieta stała przed drzwiami z numerem czwartym. Ukrył się na powrót, a gdy posłyszał, że nieznajoma zamyka za sobą drzwi, opuścił kryjówkę i jakby nigdy nic wyszedł na ulicę. Przez chwilę zdziwił się, że nie dostrzegł nigdzie żadnego z wywiadowców. Ale gdy przystanął po drugiej stronie ulicy i spojrzał w okna mieszkania pod czwartym, zapomniał zupełnie o wywiadowcach i o całym świecie. W dwóch oknach było jasno, a czyjaś ręka zaciemniała je właśnie storami. Odszedł nieco dalej i ukrył się we wnęce muru jednej z kamienic. Ukazała się w bramie nagle, skręciła w lewo, kątem oka jednocześnie dojrzał, iż z bramy wychynęła za nią jakaś męska postać. Kobieta szła szybko, a mężczyzna podążał za nią. Rajski posuwał się wzdłuż kamienic i miał tę parę przed sobą po drugiej stronie ulicy w odległości kilkudziesięciu metrów. Dochodziła dwudziesta pierwsza i ruch na ulicach był już skąpy. Maszerowali dość długo, a kobieta kierowała się w stronę dzielnicy wilowej. Nie obejrzała się ani razu, Sporych rozmiarów damską torbę ściskała pod pachą i szła jak idzie człowiek do wyraźnie wytyczonego celu. Skręcili w Dunajską. Turajski nie zobaczył już kobiety, tylko jej opiekuna, który przechodził właśnie na drugą stronę ulicy. Rajski zwolnił i szedł dalej prosto, aż znalazł się poza kręgiem światła latarni. Wówczas również przeszedł na drugą stronę ulicy i przystanął za jakimś parkanem. Zaczynał padać deszcz ze śniegiem. Betty cisnęła ze złością torebkę na fotel, usiadła na tapczanie nie rozbierając się i sięgnęła do telefonu. To ty, Steniu? Właśnie, muszę cię prosić o wstawiennictwo jutro w pracy. Czy coś się stało? No, właśnie nie bardzo wiem. Otrzymałam dzisiaj telegram od rodziny, że podobno mama ciężko chora, muszę jechać. Dzisiaj, oczywiście dzisiaj. Powiedz, że się usprawiedliwie po powrocie. Jesteś kochana. No to pa, buźka. Odłożyła słuchawkę, splotła ręce na kolanach i zamyśliła się. Wbrew woli szatana poszła jednak na włościańską. Kleła go teraz w duchu jeszcze bardziej niż kiedykolwiek. Spodziewała się, że zna wszystkie skrytki w jego domu i że się do nich dobierze. Wiedziała, że szatan przechowuje w mieszkaniu nieco kosztowności i walut. Postanowiła zabrać, co się da, klucze utopić, list do Jana Senkacza zniszczyć i nie ruszać się z własnego mieszkania ani na krok. Niech się wali, niech się pali. Skoro Kostuś wpadł nagle w tarapaty, to dlaczego ona miałaby go z nich wyciągać? Po splądrowaniu mieszkania przy Włościaniskiej znalazła jednak tylko kilkaset złotych rzuconych niedbale na blat kredensu oraz jeden banknot dwudolarowy. To było wszystko, co zdołała stamtąd wynieść. Rozczarowanie było zupełne i teraz nie wiedziała, co robić. Jechać do Senkacza, czy nie jechać? Wyjęła z torebki kremową, podłużną kopertę i przez jakiś czas obracała ją w dłoniach. Koperta nie była zaadresowana, lecz na odwrocie w miejscach sklejeń widniało na niej kilka skomplikowanych na pierwszy rzut oka znaków atramentowych, umożliwiających stwierdzenie, czy ktoś jej nie otwierał. Betty uniosła kopertę pod światło i zdecydowanie oderwała jedną z krawędzi. List był krótki i brzmiał następująco: Jak najszybciej zabierz całą watę i przyjeżdżaj do Szczecina. Czekam u Fredka. Te flądry bety spisz na straty, albo zgub. Nie zabieraj jej ze sobą pod żadnym pozorem. Jest źle. Reszta ustnie. K. Gdyby ją teraz mógł zobaczyć. Wściekłość, przerażenie, rozpacz, bezsilności i dziesiątki innych uczuć pomieszały się w niej. Wata. Fredek. Flondra. Na straty szeptała i osuwała się na fotel. Dziesięć minut trwała bez ruchu. Nagle podniosła się, przeszła do kuchni, zapaliła gaz, w jego płomieniu zniszczyła list, wyjęła z kredensu butelkę z alkoholem, nalała sobie prawie połowę szklanki, wypiła. Spakowanie małego neseseru podróżnego zajęło jej dziesięć minut. Spojrzała jeszcze na zegarek, do odejścia pociągu gdańskiego pozostawało czterdzieści minut. Zdążę. A ty mnie jeszcze popamiętasz, kochasiu, wyszeptała mściwie. Zdążył jeszcze z dworca zadzwonić do hotela, lecz kapitana nie zastał. Połączył się z komendą krakowską i żurnemu oficerowi przekazał wiadomość, zameldować kapitanowi Bodo. Rajski jedzie pociągiem gdańskim jako konwojent. Zadzwoni. Gdy to będzie możliwe. Zaryzykował ten telefon. Kobieta, którą śledził, zajęła już miejsce w przedziale pierwszej klasy pociągu Gdańskiego, lecz mogła przecież w każdej chwili opuścić wagon i dla zmylenia tropu albo przesiąść się do innego, albo w ogóle opuścić dworzec. Poczucie subordynacji wzięło jednak górę i porucznik Krajski zaryzykował stracenie nieznajomej z oczu na kilka minut. Gdy wrócił do pociągu i przeszedł korytarzem wagonu, skonstatował sługą, że kobieta siedzi na zajętym uprzednio miejscu. O dwa przedziały dalej stał na korytarzu jakiś mężczyzna, który, gdy go Rajski omijał, przyjrzał mu się natarczywie. Głowę daje, pomyślał Rajski, że to jeden z krakowskich opiekunów domu przy Włościańskiej. Nie zatrzymując się, przeszedł swobodnie cały wagon i schronił się na chwilę w toalecie. Spojrzał na swoje odbicie w lustrze, rozluźnił nieco krawat, który go uciskał jak pętla, uczesał włosy, umył ręce, wrócił na korytarz i stanął przy oknie nieopodal przedziału nieznajomej. W pewnej chwili zobaczył w szybie, że w przedziale obok nieznajomej kobiety siedzi ów mężczyzna z korytarza i prowadzi z nią jakąś wątłą, sądząc z gestykulacji i rozmowy. Rajski nadstawił uszu i posłyszał. O to mamy całą noc przed sobą. Sypia pani w podróży? Drzemie. Czujnie drzemie, odpowiadała kobieta uśmiechając się z lekka. Bo ja, wie pani, jestem, można powiedzieć, szczególnie utalentowany do sypiania na siedząco, mówił mężczyzna. Tyle się człowiek naobija w tych pociągach. Ledwie takie pudło ruszy, a ja zasypiam jak zabity. Raz to nawet zajechałem chyba z pięćdziesiąt kilometrów dalej niż trzeba. Plutł tak i plutł, lecz kobieta nie wykazywała zainteresowania tymi wywodami. Rajski pomyślał nie znają się to pewne. Lecz jeśli ten Holmes jest istotnie wywiadowcą z Włościańskiej, to stanowczo przesadził pozwalając sobie na miejsce w tym samym przedziale, co jego podopieczna. I jak ten chłopczyna wyobraża sobie jej dalszą inwigilację? Pociąg kruszył, a rajski przezornie opuścił korytarz i ulokował się w sąsiednim przedziale. Dwa miejsca pod oknem zajęte były przez panów w starszym wieku, którzy wiedli jakąś fachową rozmowę o śrubach ze skokiem nastawnym. Rajski nie miał pojęcia, co to mogą być za śruby i nie chciał teraz o tym wiedzieć. Myślał, że miał cholerne szczęście z tą kobietą, zwłaszcza gdy udało mu się złapać taksówkę zaraz za nią. Gdyby na postoju była tylko ta, którą zajęła nieznajoma, Bóg raczy wiedzieć, jakby sobie poradził. Kalkulował, jeśli przyszła do mieszkania szatana, to musi być z nim związana. Na czatach było tam zawsze trzech wywiadowców. Jeśli jeden podróżuje teraz z nią, to pozostało jeszcze dwóch, w najgorszym razie jeden, który nie opuści posterunku bez zgody kapitana. Więc wszystko jest w porządku. Wszystko, poza jedną drobnostką. Jeśli ten ślad okaże się wart worka plew, to on, rajski, zapadnie się pod ziemię, a gdy tylko wychyli głowę, to otrzyma od kapitana taki wycisk, że pamiętne ojcowskielanie za guziki od munduru wyda mu się pieszczotą. Radby wyłączyć oświetlenie w przedziale, lecz starsi panowie mimo późnej pory z temperamentem obracali swoje śruby na wszystkie strony i nie zamierzali odpoczywać. Przynajmniej na razie. Wtulił się w róg przedziału tuż przy drzwiach i postanowił w duchu, że na każdej stacji będzie musiał być bardzo przytomny, aby mu nieznajoma przypadkiem nie umknęła. Przymknął oczy i w tej chwili uświadomił sobie, że jedzie bez biletu. Opuścił przedział, odszukał konduktora w następnym wagonie i na wszelki wypadek wykupił bilet aż do Gdyni. Gdy wrócił, w przedziale było już ciemno. Czy on zupełnie zwariował? Gdzie go cholera poniosła? Nic więcej nie powiedział. Kiedy dzwonił, kapitan Bodo wydawał się być rozsiedzony w najwyższym stopniu. Jakieś dwadzieścia minut temu obywatelu kapitanie, meldował oficer dyżurny. Coś podobnego, krzyczał Bodo. Czy jest coś poza tym nowego? Na górze czeka kapitan Wielgosz. Na górze, to znaczy gdzie? U komendanta, zameldował dyżurny wyraźnie zdziwiony, że ten kapitan może mieć na myśli jakąś inną górę. Bodo wpadł do gabinetu komendanta z przekonaniem, że zastanie tam co najmniej kilka osób. Tymczasem przy małym stoliku siedział samiuteńki kapitan Wielgorz, popijał ze szklanki czystą wodę i na przywitanie powiedział. Coście tacy w wkurzeni? Stało się coś. Bodo miał zamiar coś tam krzyknąć, ale się opanował. Rajski odgrywa angielskiego detektywa. Jedzie za jakąś babą w kierunku Gdańska. Bez mojego polecenia i bez zezwolenia. Na własną rękę, rozumiecie, powiedział w miarę spokojnie. I cóż z tego, że jedzie, zapytał Wielgorz i pociągnął łyk wody. Nic z tego. Właśnie o to idzie, że nic z tego. A jeśli chcecie wiedzieć, to prawdopodobnie za tą samą babą jedzie również jeden z najlepszych wywiadowców krakowskich. Jeden twardziel i drugi twardziel. Jak się wezmą za łby, to całą imprezę diabli wezmą. Teraz rozumiecie? Więc oni się nie znają? Wciągnęliście miejscowych do roboty i nie zapoznaliście ich z porucznikiem rajskim? Wielgosz zdumiał się nie na żarty. Tak jakąś wyszło. Zresztą, powiem wam wprost: sądziłem, że tak będzie lepiej. Gdy ludzie wzajemnie się nie znają, to każdy liczy wyłącznie na siebie i, według mojej teorii, lepiej spełnia swoje obowiązki. Ale teorie, jak wiecie, biorą niekiedy w łeb. I wtedy trzeba wymyślać nowe. Wpadł mu w słowa kapitan Wielgosz. Właśnie trzeba wymyślać nowe. Uspokójcie się, kapitanie. Jeśli można, była to już ze strony Wielgosza najczystsza kurtuazja. To chciałbym Was prosić o zwięzłą relację z Waszych działań w Krakowie. U nas nie słychać nic. Pełna mobilizacja utrzymywana jest w dalszym ciągu, ale znikąd najmniejszego sygnału. A co u Was? Muszę Wam powiedzieć, że dopytywał się o was wasz komendant i był nieco zdziwiony, że taką prostą sprawą zajmujecie się tak długo. Ale, mówiąc po koleżeńsku, nie przejmujecie się tym. Wasz komendant został uspokojony, a w komendzie głównej osobiście przekonałem kogo trzeba, iż nie jest to wcale taka prosta historia. Powiem wam jeszcze, że gdy zakomunikowałem, iż w sprawę zamieszany jest szatan z którym macie pewne osobiste porachunki, polecono mi przekazać wam carte blanche dla wszystkich waszych działań. Z mojej strony to wszystko. Mówcie, co u was? Bodo poczuł, że zrobiło mu się gorąco. Podszedł do okna i dotknął kaloryfera, prażył jak patelnia. Wspiął się na palce i próbował otworzyć okno, ale że był wzrostu raczej niskiego, więc z usiłowań tych nic nie wyszło. Odwrócił się od okna zniechęcony i jakby trochę zawstydzony. Rozejrzał się szukający krzesła, ale wielgosz już był przy oknie i zamek, który się znalazł na wysokości jego brody. Puścił jak zabawka. Dziękuję, powiedział Bodo. Grzeją tu ponad normę. Na dworze plucha, a u nich już syberyjska zima. Spociłem się trochę, bo do komendy prawie biegłem. Otóż sprawa wygląda tak, przed niespełna godziną odnalazł mnie jeden z wywiadowców, z grupy, której zadaniem było strzeżenie mieszkania Drobskiego przy Włościańskiej. Zameldował mi, że dzisiejszego wieczora do mieszkania weszła jakaś kobieta, brunetka w średnim wieku, w czarnym kapelusiku, powtarzam wiernie słowa wywiadowcy, i brązowym futrze. Miała ze sobą pokaźnych rozmiarów damską torbę. Przebywała w mieszkaniu drobskiego około pół godziny, po czym udała się na ulicę Dunajską. Za nią, wyobraźcie sobie, szedł jeden z wywiadowców i jeszcze jakiś typ. Teraz już wiemy, że tym typem był nasz detektyw rajski. Więc ma się rozumieć, drugi z wywiadowców ruszył za nim. Kobieta weszła do wili pod numerem dwa, mieszkania cztery. W tym czasie drugi wywiadowca zatrzymał karetkę pogotowia powracającą z dyżuru. Był w niej tylko kierowca. Wywiadowca umówionym sygnałem wezwał do siebie kolegę. Wsiedli do karetki, zaparkowali w przecznicy i czekali, co będzie dalej. Po pewnym czasie z willi wyszła ta sama kobieta z podręcznym bagażem. Za nią pojawił się ów typ. Doszli do postoju taksówek, ruszyli na dworzec, a nasi w karetce za nimi. Na dworcu jeden z wywiadowców został, a drugi próbował się skontaktować ze mną, lecz mu się to nie udało. Teraz wiemy, że Rajski próbował uczynić to samo, ale kapitanie. To go absolutnie nie rozgrzesza. Rozumiem, powiedział Wielgosz. Pociągiem wobec tego jadą kobieta, wywiadowca numer jeden, no i nasz Rajski. Doskonale. Nie bardzo pojmuję jednakże, czym się przejmujecie? Moim zdaniem, Rajski postąpił słusznie. Rajski miał się trzymać mojej spódnicy, a nie zabawiać się w detektywa. Rozkaz pozostaje chyba rozkazem, co? Oczywiście. Lecz jeśli Rajski przypadkiem natknął się na sytuację, z której, jego zdaniem, mogłoby wyniknąć jakieś dobro dla sprawy, to słusznie, moim zdaniem, zaryzykował naganę. Nie będziemy się teraz o to sprzeczać, kapitanie. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie, i wówczas rzecz rozsądzimy. Zgoda? Zgoda. Rozsądnie i po męsku. Co więcej, ustaliliśmy, że w Willi Przydunajskiej mieszka niejaka Barbara Szram, lat 41, z zawodu ekspedientka. Wprowadziła się tam mniej więcej przed czterema laty, odkupując część domu. Fiu, fiu, gwizdnął Wielgosz. Ekspedientki kupują domy w Krakowie. To dla mnie zupełna nowość. Właśnie przytaknął Bodo. Ale to wszystko, co na razie o niej wiemy, nie licząc oczywiście faktu, że była w mieszkaniu Drobskiego i że urządza sobie właśnie wycieczkę w kierunku Gdańska. To dużo, kapitanie. Zdaje mi się, że to nawet bardzo dużo. A co z szatanem? Kompletna cisza? Kompletna, powiedział Bodo z westchnieniem. Wasze dalsze plany? W realizacji. Oczywiście natychmiast wysłałem na trasę pociągu tego drugiego wywiadowcę. Myślę, że bez trudu ten wołowy pojazd dogoni. Zadanie. Uświadomić porucznika Rajskiego co do towarzystwa, działać wspólnie, meldować o wszystkim. A wy? Jaką rolę sobie wyznaczyliście? Ja sobie jeszcze poczekam. Sądzicie, że szatan przyjdzie? Nie wiem, ale nie pozostaje mi w tej chwili nic innego. Ulokowałem się w pokoju gościnnym, tutaj, na trzecim piętrze. Gdyby było coś nowego, zawiadomcie mnie, dobrze? Więc jednak nadzór komendy głównej, co? zapytał z lekką ironią Bodo. Nie, to nie nadzór, to po prostu zwyczajna ludzka ciekawość. Mam tutaj do załatwienia pewne inne sprawy, więc pomyślałem sobie, że przy okazji popatrzę, co się dzieje w waszym. Zawahał się teatrze. Czuję, że sztuka teraz dopiero zaczyna rozkręcać się na dobre. Popatrzyli sobie w oczy i mocno uścisnęli dłonie.